Dzień dobry. Jaką mamy sytuację? Jest impreza, jest wesele. Ludzie się świetnie bawią i nagle brakuje wina, czyli brakuje paliwa do dobrej zabawy. Czyli są ludzie w potrzebie. Wyrywa się najpierw Maryja, która mówi do Jezusa, że nie mają już wina. Jezus wydaje się na początku taki bardzo racjonalny, bo mówi, że to nie moja sprawa, ani twoja. I co robi Maryja? Wbrew temu racjonalizmowi Jezusa, mówi do sług, do tych, którzy tam usługiwali na tym weselu, zróbcie cokolwiek wam powie. Czyli troszkę szantażując, bo jak to będzie wyglądało, że skoro ona mówi, jego matka, a on tego nie robi, no to może to wyglądać źle, troszkę go szantażując, wymusza na nim ten cud. I Jezus robi ten cud, chociaż robi go w bardzo dziwny sposób, bo każe nalać do stągwi wody i zamienia to w wino, to jednak ten cud się wydarza. Czytałem tę Ewangelię i tak się zastanawiałem, co można nowego z niej dla siebie wyciągnąć. I powiem wam, że tak, że czytałem tę Ewangelię po tym, jak napisałem wczoraj komentarz do sytuacji z posłem Frankiem Sterczewskim. Drugi mój komentarz, w którym bardziej się dzielę swoim życiem i tym, tą taką obserwacją tego, że ludzie wiedzą lepiej ode mnie, od ciebie, od nas wszystkich, co my myślimy, dlaczego robimy pewne rzeczy, jakie mamy motywacje. I bardzo łatwo nam przychodzi oceniać te motywacje innych ludzi. No i troszkę wracając do tej sytuacji na granicy, zobaczcie, czy to nie jest troszeczkę podobne do tej Ewangelii? W tym sensie, że też można by powiedzieć o Maryi, po co się wtrącała do tej sytuacji? Można by powiedzieć o Jezusie, po co uległ swojej matce i wtrącił się do tej sytuacji? To nie była jego sytuacja i to nie był jego problem, czy Maryi problem, że skończyło się wino. To jest problem starosty weselnego, to jest problem tego, który powinien się o to zatroszczyć. A więc wracając jakby do tej sytuacji tutaj przygranicznej, słyszymy taką retorykę, to nie jest nasz problem, jest prawo od tego, trzeba się dostosować do tego prawa, musimy być wierni temu prawu, nie możemy go przekraczać od tak sobie. Ja wiem, że to są dwie różne sytuacje i dwa różne światy, ale są to dwa wydarzenia, które są wydarzeniami egzystencjalnymi. Oczywiście, że dzisiaj czytamy Ewangelię w sposób duchowy, wyciągamy z niej też owoc duchowy i trzeba to robić, ale nie możemy jakby wyciągnąć tej Ewangelii z jej kontekstu, bardzo życiowego kontekstu, kiedy pojawiła się potrzeba. I są takie sytuacje, w których trzeba zaryzykować, podobnie jak Maryja to zrobiła, zaryzykować opinię, zaryzykować to, co ludzie sobie pomyślą, bo jest większa potrzeba, jaką jest miłość w stosunku do konkretnego człowieka. I oczywiście, że tak jak mówiłem, można potem, nie można, tylko się człowiek narazi na różne opinie, tak? No po co to zrobił, po co się wtrącał, w ogóle śmiesznie to jest, no bo co to, zobaczcie, zanim ten cud się wydarzył, to wszyscy obserwatorzy musieli to nieźle oceniać, znaczy, że ci faceci nalewają tej wody do tej stągwi, więc co oni w ogóle robią? Wina brakuje, a koleś każe lać wodę. A więc pojawiły się zapewne w głowach przynajmniej, jeśli nie w jakichś tam rozmowach, różnego rodzaju opinie. I tak jest z naszym życiem, że kiedy człowiek chce zareagować na sytuację egzystencjalną, życiową, to zawsze będzie się narażał, zawsze. Jest całe mnóstwo innych przykładów ludzi, którzy byli zhejtowani za to, że robią dobro. Już bardzo często przytaczany przeze mnie przykład Jana Kaczkowskiego. Wszyscy dzisiaj się zachwycają hospicją, tak? Wszyscy chcą sobie tam zrobić zdjęcie, być dumni z tego dzieła, ale słuchajcie, no przecież zanim ten człowiek wylał fundamenty, zanim ten człowiek zbudował budynek, czyli stacjonarne hospicjum, prowadził z ekipą hospicjum niestacjonarne i to, co ci ludzie, a słuchałem tych opowieści z pierwszej ręki, nasłuchali się wśród swoich ziomków,
za swoją działalność, to naprawdę głowa boli. To, co się nasłuchał Jan od ludzi Kościoła, to głowa boli. Weźmy Jerzego, drugi mój sztandarowy przykład. To, co ten człowiek się nasłuchał od swoich współbraci w kapłaństwie, jak to się ładnie w Kościele mówi, na temat swojej działalności, to, co się nasłuchał od ludzi różnego rodzaju, nie wcale komunistów, ale ludzi w Kościele, dlatego że co? Wtrącasz się, robisz rzeczy, których nie powinieneś robić, przekraczasz granice, jesteś niepoprawny politycznie, mnóstwo różnych dziwnych komentarzy, które nie bronią żadnej prawdy, nie bronią żadnej obiektywnej prawdy i Pana Boga i nie wiadomo co tam jeszcze, bronią świętego spokoju. My tego bardzo nie lubimy. I ta dzisiejsza Ewangelia bardzo mi się z tym skojarzyła, że są takie sytuacje, w których trzeba jak Maryja po prostu przekroczyć konwenanse. I ta sytuacja, którą ona sprowokowała, była bardzo również dla Jezusa niekomfortowa, bo Jezus to wyraźnie zaznacza, to nie ten czas, nie teraz powinienem zacząć. A jednak z tej całej sytuacji rodzi się niesamowite dobro. Dlatego, że i Maryja, i Jezus zobaczyli, że przekroczenie tego jeszcze nie ten czas, nie te okoliczności, jest właśnie dobrym momentem do tego, żeby wyświadczyć miłość. A na wyświadczanie miłości nigdy nie jest niedobry czas. Zawsze jest dobry czas. Marzy mi się takie czytanie Ewangelii w Kościele, w którym będziemy próbować widzieć w tym tekście wybijanie nas, jak to się dzisiaj ładnie mówi, ze strefy komfortu, że będziemy widzieć w tym tekście taki motywator do tego, żeby przestać tylko dbać o siebie, dbać o swój wizerunek, o to, co nazywamy swoimi granicami, czy to będą moje granice osobiste, prywatne, czy to będą granice państwa, czy to będą granice Kościoła. Cały czas dbamy je o nie, równocześnie czytając Ewangelię, która opowiada o człowieku, o Bogu, który stał się człowiekiem i przekroczył granice swojego bóstwa, przekroczył granice człowieczeństwa po to, żeby człowiekowi usłużyć. Kiedy czytamy w Kościele cały czas Franciszka, który mówi, że trzeba wyjść na granicę i być z ludźmi na tych granicach. Mówię to jako jezuita, który jest 24 lata w zakonie i od 24 lat w zakonie czytamy różnego rodzaju dokumenty naszych kongregacji generalnych, które chyba już od 50 lat co najmniej mówią o wychodzeniu na granicę. I kiedy pojawia się człowiek, który próbuje wyjść na granicę, iść za Ewangelią, robi to oczywiście nieporadnie, bo jest człowiekiem, to dostaje po 4 literach. I może warto, żebyśmy się od ludzi uczyli tego, że warto wychodzić z takiego myślenia, że to jeszcze nie ten czas, nie te przepisy, nie ten moment. Jeśli po drugiej stronie stoi nie możliwość zarobienia milionów, ale pomocy człowiekowi, to trzeba to zrobić. To jest niesamowite, to jest okropny i niesamowity argument, który słyszę od kilku dni w różnych mediach, że jest prawo i tego prawa nie wolno przekraczać, że jak świetnie potrafimy to prawo naginać, potrafimy tym prawem manipulować, żeby oszukać, nie wiem, urząd skarbowy, żeby zarobić trochę więcej pieniędzy, żeby być bardziej bogatym, żeby mieć większą władzę. Potrafimy wtedy prawo naginać i to nie tylko w polityce, ale we wszystkich strefach naszego życia, również w Kościele, bo tak jest przecież. A kiedy trzeba pomóc człowiekowi, i to może być prowokacją do tego, że ktoś się zdenerwuje, to potrafimy powiedzieć, stop, takie mamy prawo. Tymczasem czytamy Ewangelię w Kościele, w której Pan Jezus podchodzi do trędowatego i według prawa nie powinien do niego podejść, nie powinien z nim w ogóle rozmawiać, a on go dotyka palcem i mówi, bądź oczyszczony. Łamie prawo. I może warto, żebyśmy się przy tej Ewangelii o cudzie przemienienia wody w wino zatrzymali i zobaczyli, na ile potrafimy zrobić to, co zrobiła Maryja i co zrobił Jezus. Pomimo tego, że to jeszcze nie ten czas i nie ta chwila. Z tego dzieją się wielkie rzeczy. Gdyby Maryja się nie odezwała, to wesele skończyłoby się fiaskiem.
Gdyby Jezus jednak nie zrobił kroku w tył i pomimo tego, że zauważył, że to nie jego czas, nie zrobił tego cudu, no to skończyłoby się to fiaskiem. Nie byłoby nic fajnego, nie byłoby fajnej zabawy. Czytajmy Ewangelię tak, żeby ona nas pchała do konkretnych decyzji życiowych. Żebyśmy Ewangelii nie zrobili tylko i wyłącznie, z Ewangelii nie zrobili tylko i wyłącznie opowieści o duchowym przeżywaniu naszego życia, o grzechu, o łasce i tak dalej. Ale zobaczmy, że ta Ewangelia, opowiadając o Bożej relacji z nami, z ludźmi, ona cały czas nas też pcha do różnych egzystencjalnych wyborów, bo życie dzieje się tu i teraz. Nie od parady Bóg stał się człowiekiem, bo chciał nam pokazać, że nasze człowieczeństwo, że nasza fizyczność, że nasza egzystencja jest czymś szalenie ważnym w tej naszej drodze do Niego. Nie można tego rozdzielać. Nie można powiedzieć, że tu jest sakrum, a tu jest profanum. Chrześcijaństwo łączy te dwie rzeczywistości i pokazuje, że nie da się tego rozdzielić, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. To jest zero-jedynkowe. Pan Jezus na końcu czasów nie będzie nas pytał o nowenny pompejańskie, o ilość mszy świętych, które przeżyliśmy. To wszystko jest ważne, bo to są środki do tego, żeby Jezusa spotkać. Ale będzie nas pytał o to, jaka była nasza relacja do człowieka. Uwaga, do człowieka, który był naprawdę w potrzebie. Nie będzie się nas pytał, czy dobrze rozeznaliśmy sytuację polityczną, czy dobrze rozeznaliśmy motywację tego człowieka. Będzie nas pytał, jak zareagowaliśmy na człowieka, który potrzebuje, czy potrzebował pomocy. I wtedy może się okazać, że my wszyscy, którym się wydaje, że jesteśmy tak blisko Pana Jezusa, okaże się, że jesteśmy bardzo daleko od Pana Jezusa, bo kompletnie nie rozpoznaliśmy w momencie, kiedy On do nas przyszedł. Czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Zaczyna się tak wielki cud, ale też taki wielki cud nie polegający tylko na tym, że woda zamieniła się w wino, ale wielki cud polegający na tym, że Jezus nas uczy elastyczności. Tego, że pomimo tego, że to jeszcze nie czas, robi cud, bo widzi, że to jest coś bardziej potrzebnego niż to, co jest gdzieś zaplanowane. Do widzenia.